Cześć, znajdujemy się na SSP w Ryjewie, na ulicy Osiedle Leśne. Jest z nami Kowin. Ryjewo znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, gminie Ryjewo. Także zaczynamy od prezentacji. Kategoria C, kombu, 4 sygnalizatory, SDK2 LED-owe, 1 EHL, 2 z krzyżami, 2 bez krzyży, krzyże z ramieniem pojedynczym, niemonitorowany, tutaj mamy lampy LED oczywiście. Przejazd jest bardzo klimatycznej lokalizacji, w środku lasu, to znaczy nie, tam już jest, tam jest Ryjewo, nie, w prawą. Takie góry fajnie, ciekawe. Takie górki, takie... Kościół ładnie są. Powiem tak, ładnie, ładnie tu jest, Ryjewo jest bardzo fajną miejscówką do nagrywania właśnie. Tam dalej, w lewo, są lasy iglaste. I tam pewnie grzyby są fajne w jesień, więc... Grzępie są, trzeba przyznać. No to spoko, lecimy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 207, a tak dokładnie na 110 km i 10 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Malbork i przekaz najbliższy stanek osobowy w tamtą stronę to Sztumska Wieś. Sprawdźmy, może widać coś ciekawego. Widać semafor. Widać ten... Jezdówki. Tarczę ostrzegawczą. Semafora wjazdowego. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Grudziądz i przekaz najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Ryjewo. Tu ładnie wjazdóweczkę widać i Ryjewo przystanek też widać. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj taka budeczka ładna. Tak wygląda okolica. Tam są już te lasy iglaste, o których wspominałem troszeczkę wcześniej. O grzybkach trochę wspominałem. Także dobrze, my już czekamy na przelot składu relacji Malbork-Grudziądz. Zapraszam. Przeleciał pociąg SA-133 relacji Malbork-Grudziądz. Proszę bardzo. Fajny przelocik. Pięknie, ja zapraszam na ciekawostkę. Na tle pięknych, zalesionych terenów, bardzo klimatycznych, ciekawostka o Ryjewie. W latach 1975-1998 Ryjewo należało do województwa elbląskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawali teraz relację Mati 08 oraz Kowin. Cześć.